Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony, Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor. Skład razem ze mną jest... Panda! Siema! Czołem. Głupawkę przy tym maratonie. Dzisiaj mamy dla was recenzję gry... Dominion. Słuchajcie, w końcu recenzja Dominiona. Na kanale jest już wideoinstrukcja w tę grę. Grę dostaliśmy do zarejestrowania do wydawnictwa UV Games, za co bardzo dziękujemy. Patrzę, czy to jest druga czy 11 edycja. To jest druga edycja z nową układką, bo to jest, bo to co wydawało, to była też druga edycja, nie? To nie tak, była nowa. Tak. Ale to jest druga edycja, ale to jest nowa układka. Bardzo ładna swoją drogą. Więc tak, Dominion jest grą planszową, jest grą karcianą, jest grą opartą na mechanizmie deck buildingu, tak? Więc to jest opartą na mechanizmie... Oparta na mechanizmie deckbuildingu, to jest dużo powiedziane. Ta gra to jest deckbuilding. To jest tak jakbyście nie chcieli zagrać z jakąś grą, z kimś w grę, w której jest deckbuilding typu, nie wiem, w Eon's End albo w Zaginiona Wyspa Arnak, to moglibyście z nimi najpierw zagrać w Dominiona, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w budowaniu talii w trakcie gry, tak? I powiem wam tak, to jest klasyk sprzed kilku lat. To jest tak naprawdę gra, która ten mechanizm... Ja nie jestem pewny, to nie chcę rzucać, bo tam wiem, że różne teorie są, ale z tego co ja wiem, to jest gra, która wprowadziła te koncepcje budowania talii w trakcie gry i na pewno to jest gra, która to rozpromowała i wypromowała, że tak powiem, szerzej i od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Więc teraz my to będziemy... To jest tak, my to oceniamy jako podstawkę, to jest recenzja podstawki, ale też z pewną świadomością, że od czasów jak ta podstawka oryginalnie wyszła, no na rynku już się pojawiło dużo więcej innych deck builderów, tak? No. I powiem, że tutaj do tego też jest dodatków, o Jezus, jeszcze więcej. No właśnie, więc to jest takie trochę podchwytliwe, jak ten temat ugryźć, bo czy to jest twoim zdaniem, i patrzymy na podstawkę, czy to jest twoim zdaniem najlepszy deck builder, jaki jest na rynku? Nie. Nie, nie, właśnie, to jest to, że to absolutnie nie jest najlepszy deck builder, bo to nie jest nowa gra, tak? Ale ponieważ ja na przykład właśnie Geek Factor jest też patronem tej gry, bo właśnie mój deck building jest moim ulubionym mechanizmem i to jest to, od czego się ta gra zaczęła, od czego się to wszystko zaczęło, to jest właśnie ten protoplasta, to jest ten pionier po prostu tego wszystkiego i dlatego uważam, że każdy, zwłaszcza fani tego mechanizmu, powinni przynajmniej w tę grę spróbować zagrać. Ale może po kolei. Przejdźmy też trochę tak tradycyjnie przez informacje pudełkowe. Od 2 do 4 graczy. Skaluje się ok, to jest 15 minut. To jest szybka gra. 30 minut. Na dwie osoby to naprawdę może pójść szybciej. Zgadza się. Prawda? Dokładnie. 13 plus. Może tam mniej. Ale po co? 13. Dziwne. Dycha moim zdaniem na spokojnie. No. To 10-latkowie sobie z tym poradzą. Wykonanie. Przed chwilą recenzowaliśmy inną grę, gdzie powiedziałeś, jak bardzo lubisz czarne ramki. Mhm. To jest z powrotem czarne ramki. I też nieputnowane karty. I też nieputnowane karty. A Jezus. Ciężko powiedzieć. Tylko tu już nie ma ilustracji, które by to broniły. No właśnie, tak. Tutaj ta ilustracja to jest taki powrót trochę do ilustracji z czasów Magica, nie? Takie właśnie... Co karta to może być, co rodzaj karty to może być albo bardziej, albo mniej pozytywnie. No ja tutaj jakimś takim wielkim fanem tego typu ilustracji nie jestem, szczerze mówiąc. Nawet też sam nie moja kreska, absolutnie. Nawet sam rewers też nie zachwyca, będąc szczerym. Jest taki dziwny, nie? Tak, tak. Daj dwa razy ten napis. No to tak trochę wygląda jak ten, jak były kiedyś word arty, nie? W Wordzie takie stare właśnie, nie? Tego typu. To tutaj właśnie takie, no tak, takie mam skojarzenia po prostu. Dosyć, no wiem, ludzie, którzy koszulkują, krzykną, nie zmieści się. Może niektóre koszulki się, jakieś tam fity by się zmieściło, ale fajnie, że ten insert jest i rzeczywiście tu jest wszystko posortowane. To jest na plus, jeżeli o to chodzi. No i tutaj, że mamy świadomość, co gdzie się znajduje, też jest fajne. No i też spoiler, insert też ma... miejsce pod jakieś tam dodatki, bym chyba nawet powiedział, bo to jest trochę tego... Jeszcze tak, no. Jeszcze jakieś przegródki są wolne. No. Nie wiem, czy tam jakieś większe, bo tam z tych większych to raczej to nie, ale moduły jakieś dodatkowe talie promocyjne powrzucać, tego typu rzeczy pewnie by się zmieściło. Dokładnie. Ja się zgadzam, tak? No, ilustracje na kartach są dla mnie kiepskie, nie podobają się, ale poza tym okej. Okay.
jakości karty są dobrej i ten insert faktycznie też pochwalam, że ładnie. Dziwnie pachnie to, nie wiem. To pudełko, on nie powiedział o mnie teraz, nie? Zrobiłeś to? Dziwnie pachnie, nie? Panda się zestresował, że musi wystawić złą ocenę. Ja chciałem teraz coś pozytywnego jeszcze powiedzieć. Chciałem pozytywnego powiedzieć, że karty mają fajny design. Są czytelne, łatwo załapać, o co chodzi. To tak. To więc to jest naprawdę coś, co od razu widać po prostu, co się dzieje. Nie? Że kto... Widać, słychać i czuć. Widać. Tak. I jest tych sporo rodzajów kart jest. Tak. Nie, no naprawdę można się pobawić i w samej podstawce, aczkolwiek ta podstawka jest cholernie prosta i bardzo taka, bym powiedział, basic, czyli wiesz, tak totalnie uproszczona, to mimo wszystko no fajnie, że tych talii jest kilka i to naprawdę można sobie troszkę tam tę rozgrywkę ciekawie ułożyć. Zwłaszcza, że można do tego podejść na zasadzie losowej, a można, jak już się trochę z grą zapoznamy, sobie spróbować stworzyć jakieś takie dla siebie optymalne te układy, więc to zdecydowanie na plus. I powiem wam tak, jako fan deckbuildingu, tak, czyli tego mechanizmu, to co ja w tym mechanizmie kocham, co ja zawsze powtarzam, nie? Że to jest jakby ten moment, kiedy dobierzesz na rękę ten idealny kombo z tych kart. To jest tak cudowne uczucie, którego nie ma, które nie towarzyszy żadnemu innemu mechanizmowi w grach planszowych. Więc jakby za to ten mechanizm kocham. I to jest w tej grze absolutnie. Bo to jest właśnie ten taki goły deckbuilding, to jest ten czysty deckbuilding. I to jest super. I ja powiem szczerze, ja się dlatego przy tej grze dobrze bawię. Ja się naprawdę przy tej grze dobrze bawię. Aczkolwiek jestem świadomy, że jakbym miał tak naprawdę się skupić, czy chciałbym zagrać w to, czy w jakieś Stardamsy nawet, czy w jakieś Legendary, to jednak chyba zagram w tamte. Natomiast chcę tę grę mieć w kolekcji z szacunku za to, co ta gra wniosła, plus, bo mamy świadomość, mamy tę wiedzę dzisiaj, że już 3 dodatki do tego są na pewno zapowiedziane przez Yuvi. A to z dodatkami, to z kolei nabiera trochę nowego życia. Dominion z dodatkami to już nie jest ten zwykły, prostacki Dominion, prawda? No tak, więc... tak. Znaczy on w ogóle, teraz właśnie, bo tak trochę zabrzmiało, jakby ten by miał być prostacki. Ten już nawet nie jest prostacki, bo tutaj są już karty, które rzeczywiście dają możliwość fajnego pokombinowania. Tak. W porównaniu do tej pierwszej edycji, który no, ci co pamiętają, to pamiętają. Tamte karty praktycznie połowa była mega nudna, była naprawdę po prostu strasznie jakoś naprawdę podstawowa, jak to powiedział. Tutaj, które można spojrzeć, że są podstawowe, to tam sobie wyobraźcie sobie jeszcze podstawę tych podstaw, tak? Nie, ale to jest naprawdę fajne. No tutaj to już idziemy w kierunku tego, takich opinii o grze, tak? Więc ja bym właśnie odnosił się ciągle do tego pytania, co słusznie zadałeś. Czy posiadając inne gry z tą mechaniką, czy ja będę w stanie przekonać siebie, żeby do tego usiąść? I dla mnie to jest nie, praktycznie, bo dla mnie to jest po prostu... To jest fajne, że to rzeczywiście rozpopularyzowało tę mechanikę, wprowadziło to, że dzięki temu gracze zobaczyli, że jak to wygląda, jakie to jest fajne, jakie to jest emocjonujące, ale dla mnie ta gra się naprawdę zestarzała i ja mam wrażenie, że już oczekuję od deckbuilderów czegoś więcej niż jej takiej tylko czystej tej mechaniki właśnie podstawowej. A nawet jeżeli po prostu nawet tą mechanikę, tylko i wyłącznie to mają mechanikę, tą właśnie z tego budowania tej talii, to i tak mam wrażenie, że jeszcze, że poszło to wszystko do przodu, że te karty jakoś więcej dają mi frajdy z rozgrywki, że jakieś lepiej są połączenia pomiędzy tymi kartami. I tutaj to, co w Dominionie mi zawsze przeszkadzało, te prowincje i to blokowanie tych kart, że zdobywam karty, które koniec końców blokują mi tę rękę i dochodzi do sytuacji, w której ja kompletnie rozumiem, że w grze, której buduję talię, której mam poczucie takiego rozwoju, że zdobywam jakieś dodatkowe karty, rozumiem, dociągam w pewnym momencie rękę kart, które dają mi na koniec punkty, więc jestem szczęśliwy, że te karty mam, ale ja nic nie mogę zrobić kompletnie. I to jest takie, Bo to jest właśnie to, nie? Że właśnie w tych współczesnych deckbuilderach, jeżeli masz punkty na kartach, no to są gdzieś tam w rogu, a karta oprócz tego jeszcze coś robi. Coś właśnie ten. No. I to jest właśnie ten, nie? Więc no jakby
No kumam, no. Aczkolwiek w brzdęku na przykład są te tam woluminy, no, które nic nie robią, tylko dają się dużo punktów. No ale to jest tam kilka kart, które tak naprawdę się dopiero kupuje pod koniec. No nie wiem, powiem tak. Jeżeli jesteście nowymi graczami, którzy nie grają w zbyt dużo gier, dopiero poznają to hobby, polecam szczerze Dominiona. Naprawdę, polecam Dominiona jako wejście w ten świat, wejście w świat deckbuildingu. Jeżeli jesteście nieco wymagającymi graczami bardziej i już macie doświadczenie, zwłaszcza, że macie doświadczenie z bardziej zaawansowanymi, ciekawszymi, nowszymi deckbuilderami, poczekajcie, aż będą dodatki. Bo naprawdę Dominion z dodatkami to jest to, co nabierze rumieńców, to jest to, co będzie właśnie miało taką prawdziwą wartość dla bardziej, nazwijmy to, żeby nie urazić nikogo, bardziej doświadczonego gracza. Tak, ja bym mniej więcej gdzieś to tak rozdzielił. Jeżeli jesteście doświadczonymi graczami i zastanawiacie się, czy kupić sobie po prostu Dominion, żeby mieć Dominion, no ja myślę, że już graliście w inne rzeczy, które mogą się wam bardziej spodobać, ale jeżeli na przykład jeszcze szukacie, rozglądacie się, dopiero odkrywacie to, to ja bym Dominionowi dał szansę, bo to jednak jest dobry deckbuilder, tutaj jest tego kombinowania trochę i jest coś, co ja na przykład lubię, czego wiem, że ty nie lubisz, ten rynek, tak, że to jest trochę inaczej wygląda. Że jest stały rynek, cały czas widzimy co, że to nie jest coś, co się zmienia. Jakby ja kumam zaletę tego takiego rynku, który się zmienia, bo to jest, są emocje, jest ciekawie i tak dalej, ale takie coś też lubię, to daje też trochę takie większe poczucie kontroli i planowania na tej zasadzie. Ja pamiętam jeszcze w pierwszej edycji, oj, za większe czasy Krakowa, miałem kolegę Marka, pamiętam grupa, nie grał z Markiem. I Marek faktycznie przy rozłożeniu kart siadał i tak... 32 ruchy. I tyle to robił faktycznie, nie? Potrzebowało tyle właśnie, żeby odpowiednio zagrać. On wyliczał wszystko, które karty, wszystko wiedział. Jakiś savant. No, nie wiem, no. Ale... Do kasyna z nim. No dobra. Tyle. Jaką byś dał ocenę grze podstawowej Dominion? O Jezus, muszę? Teraz ludzie mnie nienawidzą, bo wiem, że ta gra ma naprawdę masę fanów, rzesze fanów wręcz i ludzie się strasznie wypowiadają o niej pozytywnie, ale ja o wiele chętnie usiądę do czegoś innego i dla mnie tutaj pod tej strony no to jest taka piątka, naprawdę. O wiele chętniej usiądę do współczesnych deckbuilderów. Tutaj, jeżeli ktoś by powiedział, że ma tylko to i niczego innego, no dobra, dawaj. Ale sam bym na pewno nie zaproponował, nie potrzebuję. Jakbyś potkał kogoś na bezlunnej wyspie i mówił tylko to okej, okay, no, dobra. Dopóki statek nie przylepi. Będziemy grać, najwyżej zjemy karty. Albo siebie nawzajem. To u siebie jest piątka, u mnie jest to siódemka. Czyli jakby... Jest to, lubię naprawdę i cieszę się, że to mam, ale mówię bardziej z takiej trochę ze względu na nostalgię i na szacunek do tego, co ta gra wniosła, ale tak naprawdę ją w kolekcji zostawię, żeby wzbogacić ją o dodatki i zobaczyć, jak się w to będzie grało z dodatkami. Natomiast chcemy, żeby to wybrzmiało, tak, że my jesteśmy świadomi tego, że to się od tego zaczęło, że ile ta gra zrobiła dobrego i jak to rozpromowała, no ale też jesteśmy świadomi tego, w jakim momencie ta gra wróciła na rynek, że tak powiem. Tak. Tak. Ale koniec końców też cieszymy się, że wróciła, bo wiem, że... Ja na przykład miałem też coś takiego, że okej, okay, nawet wiedząc o tym, że sama podstawka jest bardzo prosta i mając już właśnie Legendary i Eon's End, to wszystko i tak dalej, to jednak nawet byłem po prostu ciekawy. Jak to wiedząc, bo tyle się mówiło o tym... wiesz, tyle się mówiło o tym Dominionie i on się pojawia na różnych listach, wiesz, Vassal ma ciągle ją na swoim Top 100, tylko on ma właśnie już wszystkie dodatki, więc jakby ja byłem cholernie nawet ciekawy tego, żeby móc to zagrać. I nie rozczarowałem się. W zasadzie dostałem to, czego się spodziewałem i zaspokoiłem tą ciekawość, żeby w końcu w tego klasyka zagrać. Więc może też niektórzy będą mieli tak. Tyle. Dziękuję wam bardzo. Dzięki, że dołączyłeś. I to tak, to nie panda pachnie. Nie wiem, czemu ten egzemplarz dziwnie pachnie. Jakoś tak coś... Kart... Nie wiem. Coś jest dziwnego. Dzięki wielkie wydawnictwu UV Games. W pewnym momencie dziękuję UV Games. Tak zwany smell of approval. Smell of approval. Tak, dziękuję bardzo wydawnictwu UV Games za przekazanie nam gry do recenzji. A was, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiamy i tradycyjnie zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. W to? No, może mi.
Cię lubię tu pociąg rzucać. No. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Hej. Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.